Honorowe wyróżnienia od Bractwa Orderu Świętego Stanisława po raz kolejny rozdane. Świętą patronę zgromadzenia w Kościele Miłosierdzia Bożego w Dębicy, pamiątkowe medale z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości trafiły do 17 działaczy z naszego regionu. Cieszę się bardzo, że komandoria zaproponowała odznaczyć ludzi, którzy są zaangażowani w naszej ziemi dębickiej. Oznaczyli się już przez lata w ciągu stulecia Polski niepodległej. No i myślę, że ta reprezentacja jest taka naprawdę godna poznawania naszego miasta, powiatu i Podkarpacia. Dla mnie to jest mobilizacja przed kolejnymi wyzwaniami, przed kolejnymi rzeczami, które można robić dla społeczeństwa. Jest to przekrój ludzi, którzy naprawdę w każdej dziedzinie życia, można powiedzieć, funkcjonują, istnieją i robią te dobre uczynki. Sianie dobra, będziemy zbierać dobro. To jest w sposób szczególnie zobowiązanie, znając historię świętego Stanisława, to przytłacza. Czuję się niewątpliwie mały, ale myślę, że przede mną bardzo wiele, aby próbować chociaż część z tej misji, którą święty Stanisław nam pozostawił, żeby próbować coś z tej misji jeszcze zrobić. To nie jest medal dla mnie osobiście, to jest medal dla tych wszystkich ludzi, którzy po prostu podobnie myślą jak ja i czynimy dobro. Ja to tak to odbieram w takiej konwencji, bo cóż my możemy sami zrobić, gdybym był sam, niewiele zrobię, a z ludźmi można zrobić wszystko i chwała Bogu, że tacy ludzie tutaj są. I ten medal niech temu służy. Zawołaniem Królewskiego Orderu świętego Stanisława biskupa męczennika jest zawołaniem, jest nagradzając, zachęcać, czyli król nagradzał osoby, które wyróżniały się w pomocy na rzecz państwa i potrzebujących. Orderem świętego Stanisława odznaczone są osoby, które angażują się w krzewienie postaw chrześcijańskich, społecznych i patriotycznych. Odznaczenie ustanowione zostało w 1765 roku przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Obecnie o honorowych wyróżnieniach decyduje Wielka Kapituła Orderu Świętego Stanisława.